Cieszę się, że jesteście razem z nami, razem ze mną i że wspólnie wysłuchamy ostatniego odcinka, z dziesiątą część tak naprawdę, która omawia jedenasty rozdział tej wspaniałej książki Błogosławione życie pastora Roberta Morisa”. Jeżeli nie masz tej książki, to musisz się w nią zaopatrzyć. Jeżeli jesteś częścią naszej społeczności, to mamy ją dla ciebie zupełnie za free. Zupełnie za free, chcemy Cię pobłogosławić. Zgłoś się do Rafała Ząbka, a na pewno przekaże taką książkę. Mamy jedną książkę na rodzinę, także zachęcamy do tego, żebyście brali, czytali i przerabiali. Słuchajcie, za nami wspaniała seria. Dziewięć wspaniałych odcinków, które mówiły do mojego serca. Wszystkie, pomimo tego, że znam tą książkę doskonale. Wszystkie przesłuchałem wręcz z zapartym tchem, niesamowite świadectwa, historie, osobiste rzeczy, które zbudowały moją wiarę i wierzę, że zbudowały wiarę waszych rodzin. Bo o to chodzi, żebyśmy społecznie jako rodzina szli jednym krokiem, jednym tempem, przerabiając wspólnie ten sam materiał. To ma niesamowity, duchowy, duchową siłę, to, to naprawdę ma niesamowite oddziaływanie. I widzimy już wspaniałe owoce tego, jak Bóg was dotyka, jak stajecie się coraz bardziej hojni, mówicie o tym, jak przeżywacie z Bogiem niesamowite chwile, jak Bóg do was mówi przez różne sytuacje, przez różne słowa, ale też przez te kazania. Właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby doświadczyć więcej Boga, żeby doświadczyć mocy Ducha Świętego w naszym życiu i to jest cel tej serii, abyśmy zgłębili Bożą naturę i żeby w naszym życiu Boża natura znalazła swoje odbicie, abyśmy mieli tą, te naturalne Boże DNA, duchowe DNA w naszym nowym człowieku. Słuchajcie, przez ostatnie dziewięć odcinków odkryliśmy, czym jest dziesięcina. Odkryliśmy również, że Biblia mówi nie tylko o dziesięcinie, o pierwocinach, ale wymienia też e, w aspekcie hojności, szczególnie finansowej hojności. Ofiary i jałmużny, czyli mamy dziesięciny, pierwociny, to jest jedno określenie. To, co oddajemy Bogu. Tego nie dajemy Bogu, ale to do Boga należy i oddajemy to, co do Niego należy. Tym jest dziesięcina. To, co Bogu dajemy, to, co jest wyrazem naszej hojności, to są ofiary. Coś ponad dziesięcinę. Coś, co z wdzięcznością chce przekazać Bogu. Oraz jałmużny, które wspierają ludzi dookoła nas. Coś, co z odruchu serca, z tej hojności, która jest wyrazem tego, że jesteś Bożym dzieckiem, przekazujesz ludziom, którzy są dookoła. Może na jakąś misję, może po prostu widzisz, że Twój brat jest potrzebujący. Wspierasz go jałmużną. A dzisiaj będę mówił o trzecim, bardzo ważnym, bardzo niesamowitym aspekcie naszej hojności o ekstrawaganckich darach o takiej ekstrawaganckiej hojności coś co wykracza bardzo wykracza poza dziesięcinę ofiary i jałmużny i biblia w wielu miejscach daje przykłady takich ekstrawaganckich darów jednym z takich przykładów takim flagowym takim najbardziej znanym przykładem jest wdowi Grosz to jest ekstra, ekstrawagancka hojność kobiety, która nie miała nic. Pomimo tego, że nie miała nic, oddała Bogu, dała Bogu swój ostatni grosz. Ale też będę dzisiaj chciał bazować na historii pewnej kobiety, która była bardzo blisko Jezusa i która również dała niesamowity przykład tego, jak Bóg. Porusza nasze serca i sprawia, że jesteśmy w stanie z olbrzymią radością i wdzięcznością przekazać bardzo wiele, oddać i pokonać swój egoizm. I tę historię znajdujemy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Zachęcam do tego, abyście sobie te fragmenty zakreślali, abyście te fragmenty później studiowali. Od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. Na sześć dni przed Paschą, czyli przed. Blisko, bardzo blisko śmierci Jezusa, Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała, a łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spożywali przy stole. Maria natomiast wzięła jedną trzecią litra czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. A wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: Dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie dostać sumę rocznych dochodów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział tak nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Jezus odpowiedział: Zostaw ją. Zachowała to na dzień mojego ubodzy będą, Ubodzy zawsze będą pośród Was, a ja nie zawsze. Dzisiaj będę mówił o tym, że Bóg nagradza hojność. A szczególnie Bóg nagradza ekstrawagancką hojność. Widzicie, kiedy patrzymy na ten fragment, ten fragment tak naprawdę mówi, opowiada, barwnie rysuje dwa portrety. Dwa portrety serc, dwie postawy, ekstrawaganckiej hojności Marii i portret egoistycznej chciwości Judasza. Co więcej, jest to egoistyczna chciwość ubrana w taką pobożność. Widzimy tą historię i możemy się zastanowić, dlaczego Maria zrobiła coś tak szalonego, tak po ludzku zrobiła bardzo szaloną rzecz. Dlaczego dała taki olbrzymi prezent Jezusowi? Słuchajcie, roczna pensja. Na dzisiejsze czasy to możemy sobie policzyć, że to jest około 50 tysięcy. 50, może 40, może 80, w zależności, kto ile was, e, z was zarabia, ale jest to kupa kas. Jest to bardzo duży wydatek. Dzisiaj kładziesz na stół cały swój roczny dochód. W tamtych czasach żyło się jeszcze trudniej. Możemy się domyślać, że ta maść. Była bardzo drogocenna dla, dla Marii. Maria bierze pieniądze i kupuje tą maść. A następnie, w akcie takiej uniżoności i ofiary, przekazuje to Jezusowi. Namaszcza go. Dlaczego? Po co? Czy to. Patrząc oczami Judasza, widzimy, że to go bardzo rozgniewało, zaniepokoiło, wręcz wkurzyło. Ale tak naprawdę, czy, czy to go wkurzyło? Przecież to nie jego pieniądze. Ubodzy wcale go nie obchodzili. Wiecie, ubodzy wcale nie obchodzili Judasza. Powiedzmy sobie kilka słów o Judaszu. Był koniunkturalistą, był złodziejem, był zdrajcą, był oszustem, to wiemy z Biblii. To są fakty. Był też skarbnikiem. Był skarbnikiem tych, tej całej drużyny, która była wokół Jezusa. Co to oznacza? To oznacza, że nosił skarbonkę, do której ludzie wkładali swoje datki, po to, żeby wesprzeć misję Jezusa. Chodził. I zbierał zrzutkę. Ludzie widzieli dobre rzeczy, które czynił Jezus, i do takiego pudełka, do takiej sakiewki, do takiej skarbonki, wkładali pieniądze. Ludzie przekazywali te ofiary Jezusowi, żeby Jezus mógł dalej troszczyć się o innych ludzi. Ale, Je, ale Judasz wcale nie troszczył się o ludzi. Bo jak czytamy, judas z pieniędzy, które otrzymał Jezus, żeby błogosławić innych, Judasz je kradł. Okradał Jezusa. Wyobrażacie to sobie? Okradać Jezusa? Okradać Boga. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, że można okraść Boga. Ale Biblia wyraźnie mówi i to kieruje do nas. Mówi, że lud okrada Boga z ofiar i dziesięci. I to jest te przypomnienie Malachiasza 3,8. Judasz wyjmował ze skarbonki konkretne pieniądze. A my okradamy Boga, jeżeli nie przynosimy do skarbonki tego, co legalnie do Niego od zawsze należało. Ale to taka aluzja do tego, co mówiłem, takie nawiązanie do tego, co mówiłem w pierwszej części. Wiecie, patrząc na te dwie osoby, łatwiej nam zachować. Na, łatwiej nam jest się zachowywać tak jak Judasz, niż tak jak Maria. Co więcej, zagłęb, zagłębimy się jeszcze bardziej w postać Judasza. Bardzo rzadko rozmawiamy o takich negatywnych postaciach, ale myślę, że dzisiaj warto zagłębić się w tą postać, żeby wyciągnąć jak najwięcej lekcji dla siebie. Gdzie, nie wiem, czy wiecie, że Judasz należał do, orga, do organizacji terrorystycznej Zelotów. To były takie antyrzymskie bojówki, które za cel stawiały odbicie ziemi, ziemi Izrael z rąk okupanta i nie przebierały w środkach. Ale co on robił u, u boku Jezusa? Wiecie, on szukał dobrej pozycji w strukturach królestwa, które miał tworzyć Jezus. On wiedział, że Mesjasz będzie tworzył królestwo. Więc on nie był z miłości do Jezusa, ale on był z wyrachowania. To jest człowiek, który poszukiwał swojej korzyści. Jego główną zasadą było, co mogę na tym zyskać. Co mogę na tym zyskać. Ale zawiódł się. Zawiódł się. W pewnym momencie zda, zdał sobie sprawę, zrozumiał, że Jezus nie przyszedł stworzyć fizycznego królestwa. Ale Jezusa interesowały serca i rządy dusz. Jezus nie ustanowi królestwa na ziemi w tamtym czasie. A skoro nie ustanowi królestwa, to nie będzie stołków, na których Judasz będzie mógł zasiąść i którymi będzie mógł obdzielić swoich kolegów. Tak więc Jezus go zdradził. Zdradził jego oczekiwania. Zawiódź się! Judasz zawiódź się na Jezusie. Jezus zawiódł Jego oczekiwania. Pomyślmy, czy tak czasem nie jest w naszym życiu. Czy dzisiaj wielu z nas, wielu chrześcijan, nie postępuje dokładnie tak samo? Idę za Bogiem, bo mogę coś ugrać. Idę za Jezusem, bo mogę coś zyskać. Bo jestem interesowny. Może chcę zdrowia, może chcę lepszego życia. Może chcę więcej pieniędzy, może chcę fajnego męża, fajną żonę, może chcę lepsze mieszkanie. To wszystko jest dobre. To wszystko jest dobre. Ale to nie jest celem naszej relacji z Jezusem. I kiedy okazuje się, że Jezus nie jest kosmiczną maszynką do spełniania naszych marzeń, Jezus często nas rozczarowuje. Rozczarowuje nas w cudzysłowie oczywiście, bo nie spełnia naszych zachcianek, nie spełnia naszych oczekiwań. I tak jak Judasz, często odchodzimy. Nieraz po prostu fizycznie odchodzimy. Zajmujemy się innymi sprawami, zapominamy o Bogu, odwracamy się do Niego plecami. A często to odejście jest bardziej subtelne. Po prostu przestajemy mieć z Nim relacje. Coraz bardziej skupiamy się na innych relacjach, ale nie na tej z Jezusem. Bardziej skupiamy się na relacji z naszym smartfonem, z naszym telewizorem, z naszą pracą, z naszymi błyskotkami. Obrażamy się na Jezusa, obrażamy się na Jego Kościół, stajemy się jak Judasz. Egoista, którym był Judasz, patrząc na tą historię, widzimy, że zawsze znajdzie dobry powód, aby nie być hojnym. Hej, nie marnuj tych drogich perfum dla Jezusa. Lepiej to rozdać ubogim. Ej, to jest takie bardzo duchowe. Można by powiedzieć, jakie to jest uduchowione. Hej, po co w tym kościele taki drogi sprzęt? Po co takie drogie projektory? Po co taka dobra kawa? Po co nowe miejsce? Po co nam nowe, dobre rzeczy, jak możemy po prostu przynieść tutaj jakieś stare, używane, a pieniądze zaoszczędzone można rozdać ubogim? Wiecie, egoista zawsze stara się wytknąć ekstrawagancję innych, tą hojność innych. Widzi ładne domy, Ładne samochody, który ma, które mają inni i krytykuje ich za to, że są błogosławieni. Taki jest egoista. Zobaczcie, co robi Maria. Ona po prostu przychodzi do stóp Jezusa. Dla niej największym szczęściem jest to, że może oddać to, co ma najcenniejsze. I spędzić chwilę u stóp Jezusa, mieć z nim bardzo głęboką relację. Czy to, co możemy wyciągnąć z tej historii, to jest to, że Judasz jest człowiekiem, który przegrał walkę ze swoimi słabościami. On miał olbrzymią słabość do pieniędzy. I zobaczcie, co robi Jezus. Jezus wiedząc o tej słabości, nie, nie separuje go od pieniędzy. Nie mówi: Nie, 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 ja wiem, że Judasz ma ciągotę do kasy, więc ja teraz tą odpowiedzialność dam Piotrowi, a Judasz zajmie się czymś mniej odpowiedzialnym. Wręcz przeciwnie. Jezus właśnie daje mu odpowiedzialność w obszarze, w którym on ma problem, w którym on ma słabość. Jezus daje nam często odpowiedzialności w obszarach, w, którym, w których jesteśmy słabi. Dlaczego? Po co? Po to, aby w naszych słabościach, kiedy mu się całkowicie oddamy, manifestowała się jego siła i moc. Kiedy mu się poddamy, Bóg dąży do tego, abyśmy pokonali nasze słabości, abyśmy odnieśli zwycięstwo, abyśmy skonfrontowali. Się z naszymi pokusami. W pierwszym liście Koryntian 10:13 13 czytamy. Pokusy, których doświadczacie, są normalną i ludzką rzeczą. Ale Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad wasze siły. Dopuszczając pokusę, pokażę wam również drogę wyjścia, abyście mogli wyjść z niej cało, czyli zwycięsko. Bóg Dopuścił, a wręcz tak Jezus zaaranżował, że Judasz miał szansę pokonania swojego egoizmu. Jezus daje każdemu z nas szansę pokonania naszego egoizmu, naszej chciwości, pokonania naszej starej, słabej natury. Bez względu na to, Jakiego obszaru życia nas to dotyczy i w jakiej beznadziejnej jesteśmy sytuacji, chciałbym, żebyś dzisiaj wyraźnie to usłyszał i wiedział, że ta sytuacja nie, wy, nie wymyka się spod kontroli dla Boga. Bóg jest zainteresowany, aby ci pomóc, aby ci pomóc, aby cię wspomóc, ale ty musisz przyjść w pokorze do Jego stóp i poprosić Go o to. Z tej historii wyciągamy bardzo ważną lekcję, że pieniądze są olbrzymim testem w życiu każdego z nas. Czy tego chcemy, czy nie, ale ta sfera finansowa jest ważna w życiu z każdego z nas. Tak jest skonstruowany ten świat. Dlatego tak wiele w Biblii jest mówione, i tak wiele Bóg tak olbrzymi akcent kładzie na to, tak wiele historii jest o tym, jak, aby mądrze zarządzać finansami, aby nasze serce było odpowiednie, właśnie po to, abyśmy byli przygotowani do tego testu. Co więcej, Biblia mówi wprost i to jest niesamowite że odpowiedzialność, jaką mamy w królestwie, jaką otrzymamy w Bożym Królestwie, to, co na nas czeka w przyszłości, po śmierci, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem jest wprost proporcjonalna do tego jak radzimy sobie z finansami tutaj na ziemi jak bardzo nasze serce odzwierciedla serce Boga w Ewangelii Łukasza 16 rozdział 11 12 werset czytamy jeśli więc nie zarządzacie uczciwie dobrami materialnymi kto wam powierzy prawdziwe dobra w niebie skoro nie potraficie rzetelnie gospodarować cudzym majątkiem kto wam da coś na własność? Jeden z odcinków mówił o byciu dobrym zarządcą. Ale musimy mieć poczucie tego, że my cały czas jesteśmy testowani w tym obszarze. Że nawet teraz, kiedy słuchasz tego przesłania, jesteś poddawany próbie. A nagrodą, nagrodą za zwycięstwo. W tej próbie są prawdziwe bogactwa. I nie mówię tu o konkretnej kwocie, wyrażonej w PLN-ach czy w euro, ale prawdziwe bogactwa, o których mówi Biblia, to są ludzie. To jest doświadczenie tego, jak ludzie, na których masz wpływ, których Bóg stawia na twojej drodze życia, doświadczają Jego obecności i są zbawiani. Jak podejmują decyzje? Stają się uczniami? Rozwijają się w Bogu? Dla mnie taką nagrodą jest dwunastu, dwunastu wspaniałych bohaterów wiary, którzy w najbliższą niedzielę będą przyjmować chrzest. To są te prawdziwe bogactwa. To są te prawdziwe skarby. Dary, uz dary uzdrawiania. Wszelkie dary Ducha Świętego. Słowa prorocze, słowa wiedzy, o których mówi ostatnia seria naszych, naszych kazań. Uwalnianie jeńców, to, że jesteśmy tymi, którzy, który, którymi Bóg się posługuje, aby uwalniać jeńców, niewolników, ludzi, którzy byli zniewoleni grzechem, a stają się wolni to są te prawdziwe bogactwa. Przynoszenie pocieszenia zasmuconym, niesienie ulgi prześladowanym to są prawdziwe bogactwa. To są ludzie, to są relacje. I chciałbym, żebyś wiedział, że Bóg jest bardzo mądry. Bóg jest dobrym Ojcem. Bóg jest odpowiedzialnym Rodzicem. Bóg nie powierzy Ci odpowiedzialności w Królestwie ani. Nawet tu na ziemi, w domu bożym, jeśli nie radzisz sobie z tak prozaiczną rzeczą jak swoje finanse i swoje konto bankowe. Jeżeli jesteś przepełniony egoizmem, jeżeli myślisz tylko, żeby zagarniać do siebie, tak jak to robił Judasz, to nie możesz liczyć na to, że mądry ojciec, mądry, wspaniały Bóg, Da Ci odpowiedzialność za prawdziwe skarby, jakimi są ludzie, jakimi jest ich życie. Nie mówiąc o tym, co przygotował dla nas w niebie, czy Maria przyszła do Jezusa z sercem przepełnionym uwielbieniem, wdzięcznością i miłością. I nie było to coś, co ona głęboko skrywała w sercu. Bo była tak bardzo uduchowiona ale jej czyny w ekstrawagancki hojny sposób wyraziły to co było w sercu to jest miłość wyrażona ekscentryczną hojnością i ofiarnością i wiecie my tutaj na gotarda 16 w życiu tej społeczności doświadczamy takich ludzi doświadczamy społeczności z takimi ludźmi i doświadczamy ich niesamowitej ekstremalnej hojności. Nie byłoby tego kościoła, gdyby nie dziesięciny, gdyby nie ofiary, jestem Wam za to bardzo wdzięczny, ale nie byłoby też tego kościoła i tego, jak on wygląda, gdyby nie ekstremalna hojność pojedynczych ludzi, którzy dali dużo, dużo więcej niż dziesięcina, czy zwykła ofiara. Ostatnio doświadczyliśmy tego, rok temu, rok temu ta społeczność doświadczyła takiej ekstremalnej hojności. Ktoś przyniósł, ktoś ofiarował olbrzymią sumę, sumę, która przekracza dużo więcej niż roczną pensję, bo Bóg go pobudził, bo przyszedł. Z tą maścią do stóp Jezusa, z radością, z wdzięcznością. I my, jako Kościół, możemy być zaopatrzeni, i ciało Chrystusa może być namaszczone maścią tej ofiary. To osoba przyszła do stóp Jezusa, do ciała Jezusa. Jesteśmy ciałem Jezusa. I przekazała ten drogocenny dar z wdzięcznością, z miłością, nieprzymuszona, i wiem, że też doznała olbrzymiej radości w tym. Olbrzymiej radości, bo tak to jest, że kiedy jesteśmy hojni, to nasze życie jest błogosławione. Dlatego, że w samym akcie dawania jest olbrzymia radość, jest olbrzymie spełnienie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wówczas odczuwasz tą Bożą naturę, która jest sprzeczna z naszą cielesną naturą. I ona w tobie rezonuje, rezonuje z Twoimi czynami. Duch Święty, który jest w nas, cieszy się, raduje się. To wpływa na całe nasze życie. Możemy sobie zadać pytanie. Zadaj sobie dzisiaj takie pytanie. Jak ty każdego dnia okazujesz Bogu wdzięczność i miłość? Zapisz sobie te odpowiedzi. Jakie to są konkretne, codzienne czynności, słowa? Jak okazujesz Bogu wdzięczność i miłość? Popatrz na Marię, jak ona to zrobiła. Co moje ofiary mówią na temat poziomu mojej wdzięczności? moje miłości do Boga. Jak moje wydatki świadczą o tym, kto jest dla mnie najważniejszy. Zakańczając, podsumowując, patrząc na tą historię, widzimy dwa, dwie przeciwne postawy serca. Jezus, y, Judasz, zabierając to, co należało do Jezusa chciał zachować dla siebie wszystko, aby zbudować własne królestwo. A Zobaczcie, co robi Maria. Postawa serca Marii. Maria chciała oddać wszystko co miała, aby błogosławić króla, nie budować swoje własne królestwo, aby, ale aby błogosławić króla, aby błogosławić tego, który stoi na czele królestwa. Kończus zawsze jest wynagradzana. Wiecie, to jest boże prawo. To jest coś, co jest wpisane jak zasada fizyki. Ale czy Maria, kiedy podchodziła z olejkiem do Jezusa, oczekiwała jakiejś nagrody? Czy nastawiała się na jakiś zwrot z tej inwestycji? Nie. Ona była wzruszona. Ona była wdzięczna. Ona nie przyszła robić biznesu z Jezusem. Ona była szczera. Zobaczcie, co Jezus mówi. Dlaczego ją krytykujecie? Zapytał Jezus, widząc ich reakcję. Przecież spełniła dobry uczynek. Biedni zawsze będą wśród Was, a mnie już wkrótce zabraknie. Namaszczając tym olejkiem, przygotowała mnie na pogrzeb. Zapewniam, gdziekolwiek na świecie będzie głoszona dobra nowina, wszędzie będzie się mówić o tym, co zrobiła i będzie się o niej pamiętać. Hojność zawsze jest wynagradzana. Wiesz, to nie znaczy, że kiedy dajemy, dostajemy coś w zamian. Jezus nie zrobił transakcji wiązanej z Marią, nie zrobił jej od razu zaraz jakiegoś cudu. Ale już samo to, że dzisiaj rozmawiamy o jakiejś żydowskiej dziewczynie sprzed dwóch tysięcy lat, i ona jest dla nas inspiracją, jest dla niej niesamowitą nagrodą. Jest nagrodą, którą Bóg ma dla nas. Błogosławione życie, Chojność, która jest zawsze przez Boga premiowana, nagradzana, jeżeli dajesz. Bóg będzie ci zawsze błogosławił. Tak jak nie jesteśmy w stanie zmienić praw fizyki, tak nie jesteśmy w stanie zmienić praw duchowych, gdzie błogosławieństwo w naszym życiu kiedy jesteśmy hojni, absolutnie nie jest celem. Ono jest zawsze efektem ubocznym tego, że dajemy. Tak to po prostu działa. A największym dawcą, a największym wzorem Ekstremalnie hojnego dawcy, zawsze jest Bóg, bo jeżeli On czegoś od nas wymaga, to zawsze Pierwszy to zrobi, żeby dać nam dobry przykład. I w Efezjan czytamy: Ale Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości, tak bardzo nas pokochał, że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia w ten sposób. Dzięki swojej łasce uratował także Was. On, w, on skrzesił nas i już teraz umieścił w niebie. Należymy bowiem do Chrystusa. Łaska, którą Bóg okazał nam dzięki Chrystusowi Jezusowi, będzie w, nas w nadchodzących wiekach dowodem Jego dobroci, dowodem Jego olbrzymiej hojności. Bóg się nie zawahał, aby dać to, co miał najcenniejsze, najlepsze, najwspanialsze. Dla nas, swojego Syna. Ale ta hojność Boga zawsze jest wynagrodzona. I Bóg odbiera nagrodę za tą hojność w postaci uratowanych, odzyskanych z ciemności ludzi. My, ludzie, którzy Mu zawierzamy, korzystamy z tej Bożej inwestycji jesteśmy dla Niego największą nagrodą najcenniejszym skarbem. Jesteśmy my. On właśnie dlatego dał swój najcenniejszy skarb, swojego syna, aby on był pierwszym spośród wielu braci, spośród tych, którzy z martwych wstaną. Bóg jest ostatecznym, ekstrawaganckim dawcą. Bóg zawsze wynagradza hojność. Bogu nie zależy na Twoich pieniądzach. Bogu zależy na Twoim sercu. Bogu zależy na moim i Twoim sercu, bo przemienione serca na obraz Jezusa Chrystusa zawsze są sercami, które się rwą do tego, aby dawać, aby być hojnym. Co więcej, ta hojność sprawia nam olbrzymią przyjemność, nakręca nas, to jest nasza pasja, widzieć przemienione życia. Dzięki temu, że my jesteśmy błogosławieni, Bóg nam daje tyle, abyśmy mogli błogosławić kolejnych, i kolejnych, i kolejnych. Życzę sobie i Wam, aby ta lektura, i lektura tych wszystkich dziesięciu kazań, przyniosła efekt błogosławionego życia. Abyście mogli doświadczać przede wszystkim błogosławieństwa, pokoju i obecności Ducha Świętego w Waszym życiu. Aby Duch Święty mówił tak wyraźnie, że będziecie mogli te słowa zapisywać. Odnosić do Waszego życia, aby dawał Wam tak jasne i klarowne wskazówki, abyście nigdy się nie zgubili, aby mówił do Was tak osobiste rzeczy, które Was wzruszają, rozczulają, zachęcają i dają siły do przejścia dystansu kolejnego dnia. Wierzę, że przed naszą społecznością są naprawdę niesamowite dni i chwile. Wierzę, że czeka nas okres, kiedy będziemy mogli wejść w nowy, kolejny, wspaniały sezon, w nowe, kolejne, wspaniałe miejsce. Bóg już teraz przygotowuje nasze serca do, do, do tego, abyśmy oczekiwali tego i abyśmy w praktyczny sposób dokładali się do tego dobrego dzieła. Super, że byliście ze mną. Życzę Wam bardzo dobrego i ciepłego wieczoru, wspaniałych wakacji. Odpoczywajcie, kocham Was, cześć.